Siemaneczko, jestem Pepetem Games. Witam Was na moim gospodarstwie dzisiaj. Zajmujemy się rawami, czy zbieramy ostatni pokos raw. 60 z kosiareczką, co dzisiaj będzie ratowa. Na więzienie nie było, bo nie wiem jak teraz będzie w tym sezonie. 50% na więzienia. Ale myślę, że i tak mi starczy. Jeśli rozbiorę te trzy łąki, to posiadam, powinno mi tak, i tak wystarczy. Chyba lecimy z tematem, bo naprawdę nie ma co się opierdzielać, bo jest... O kurwa, poczekajcie. Trzeba się za koszulanie wciąć. I lecimy. Taka roboty jest. Tyle wam powiem. 12 na godzinę, taką można sobie pociągnąć. 60 pom. Trochę lepiej to daje radę niż 30. Lecimy. Proszę największe pole, a proszę największą łąkę w początku. Nie wiem jak to będzie finalnie. No ale myślę, że ogólnie tego plonu powinno być sporo, mi się zdaje. Mimo wszystko, że to nie było nawiążone. Znaczy ci pokos mówi sensu nie ma dawać. W ogóle nic. W pewnej ulicy, czy to właśnie na bosu, bo to może być tak, że w ostateczności może wypalić łąkę, a zresztą myślę, że tak ta łąka pójdzie na siano typowo, a tym dwa mniejsze pójdą na siano kiszonkę, więc prawdopodobnie jeszcze mamy dwa odcinki poza tym właśnie do nawiania, czyli właśnie jeszcze siew żyta na kiszonkę i będziemy mieli właśnie jeszcze pasowanie bądź ewentualne zbieranie pszczepów zbierającą właśnie tej tary. Więc no trochę tutaj już nie chcę Was też przedłużać tej wiosny, może wiosny jesieni. I będziemy się wtedy widzieć już na wiosnę u gospodarza szefa. Już oglądałem temat związany z właśnie tą pawką wezrokową. Wszystko było robione. Tego miałem czas, żeby teraz już wpaść do siebie, ogarnąć robotę sianokosy, bo te sianokosy dla mnie są teraz najważniejsze do zrobienia, bo muszę to zrobić, ale żeby po prostu miały krowy miały paszę. Na 200 zł kupiłem sobie paliwo około 170 zł dałem do paliwo do 60, myślę, że na razie mi to starczy. Samego cięcia traw, więc no nie ma tragedii. Jest południe, troszeczkę trochę czulowo powinniśmy wyciąć albo wcześniej rano, albo późno wieczorem, to najlepiej by było dla naszej kosiarki, ale z braku czasu lepiej już ciąć na tej godzinie, która jest potrzebna, która jest możliwość po prostu odpuszczenia. No domu, nożyki też już ostatni sezon. Właśnie, znaczy ostatni pokos może przeciepią, podostrzone są, więc może jeszcze wytrzymają. Trzeba nie kupić teraz na przyzimę na dwa zestawy pewnie noży, chyba że ewentualnie może zobaczymy jak będzie na wiosnę, jakie będziemy mieli pieniążki, może się uda tak zrobić, żebyśmy mogli kupić może jakąś inną kosiareczkę. Może dyskóweczka by się przydała już, bo jednak tarów trochę kładziemy w trawy. Nie patrzył, bo około 2 hektarów łąk ogólnie posiadamy, więc no trochę tych traw jest do korzenia, więc stałoby się coś większego, coś no dość jeszcze 2,40 jakaś dyskóweczka, no w zupełności 60 będzie sobie radziła. Myślę, że to nie nowy nabytek wtedy, jeśli ewentualnie się uda nowej cenie trafić gdzieś jakąś taką posiadeczkę i po prostu. I po pierwsze, też po drugie, rozciąłem pływanie tak z gadką, patrzcie mi. Jeśli będziemy mieli pieniążki, no to będziemy inwestować właśnie w maszynki. Ale teraz młodzież żaba dopiero jest wykupowana na okres kolejnej zimy, nie tej, tylko następnej. Więc już mam zaplanowane i więcej w głowie, co bym chciał teraz jeszcze kupić, jakie maszyny, do tego później wykupić te żerawie.
Pierwsze właśnie co idzie, no to idą łąki, bo pierwsze łąki były brane właśnie na dzierżawę, więc łąki pierwsze idą w wykup. Pola jeszcze 3 sezony, no bo tak praktycznie jest wzięte, że co 3 sezony wykupujemy dzierżawę. Taki jest zamysł. Tak gospodarze po prostu zdecydowali, że jeśli będę chciał po 3 latach wykupić, no to będę mógł sobie wykupić bez żadnych problemów. To bardzo mnie to cieszy. Dlatego też mogę sobie wymyślać, nie będę miał tutaj, że tak powiem, problemów stwarzać. Głównie takie pola, które w późniejszym czasie będą mi się zwracały. Tak właśnie zrobiliśmy to naprzeciwko właśnie tej łąki. Czyli tam teraz będzie się to na kaczonkę. No myślę, że też, to też powinno mi się fajnie udać. Taką bylami nadzieję. Gdyby to wypaliło, no to by było pięknie. Dobra, cofniemy sobie, to wytniemy zaraz sobie elegancką posiereczką, żebyśmy tak nie musieli jakoś zabijać dziwnie. Cyk, cyk, cyk. Cyk. I jeszcze raz sobie cofniemy, pojedziemy do przodu, powinno już być wystarczająco. Cyk. O. Tak to będzie miało trochę lepiej, wiecie, zawracać. Nawracać i tak dalej. Nasza siatka trochę musi porobić, bo to ją w końcu kupiłem w tym sezonie, więc nie chcę się zwraca, tak powiem. Ustawiłem trochę dawkę paliwa, bo trochę czy dużo paliwa. Udało się tam trochę ją, tak powiem, przekręcić. No i troszeczkę mniej paliwa pali. Więc myślę, że tego paliwa, które właśnie kupiłem, powinno mi starczyć. Rzecz jasna. No custom 3000 na koncie. Czekam jeszcze radę po moją wypłatę właśnie tego szefa, żeby mi zapłacił za robotę. Tylko, że pewnie jeszcze to będę musiał w niego wrzucić właśnie pszenicę w tym polu, który był właśnie obornik i był uprawiany. Fajnie. Fajnie się dogadujemy z tym szefem. Ja się bardzo cieszę, on się cieszy w mojej współpracy ze mną. Więc aby tak dalej było. Ale już pewnie odcinków wspólnie będzie. Bo już stawia oborę właśnie na 100 sztuk. 150 sztuk nawet. No i zaproponował mi właśnie pracę jako nie dojeżdż, tylko taki oborowiec, dać paszowóz, rozdać paszowóz, wywalić obornik, wypchnąć obornik bardziej niż wywalić, bo tam już nie będzie nic ręcznego, tylko właśnie mechaniczny, czyli wyciągi, pilnować tego. No i stawka między 7 a nawet 9 tysięcy złotych, no to powiem szczerze, że no, to są takie dość duże pieniądze, wiadomo, jeszcze uduj. Uduj to będzie bardziej mechanizowany dość mocno, ale 7 tysięcy na miesiąc, gdyby nawet, mi się zdaje, że bardzo dobre pieniądze. Ewentualnie jeśli będzie potrzeba, no to będę mógł sobie niego jeszcze dorobić w polach, jeśli będę potrzebował pieniędzy. Będzie to trochę bardziej to szybciej rozwinąć. Wiadomo, pieniędzy jest tylko osób z tej ciebie w podprawstwie nie zarabiam takich, żebyśmy mogli sobie na wszystko pozwolić, ale jednak taki pieniądz, czy to 7, czy to 5, 6 tysięcy, no to już jest naprawdę fajny pieniążek. Właśnie. No i zadowolony będę, jeśli świętego gospodarza będę trzymał, tego szefa swojego. Bo widzieliście dwa odcinki z rzędu, że tam będę taki fajny dość maszynki latały, no. Wczoraj w tym John Deere, co ja robiłem, no to powiem szczerze, zakochałem się, można powiedzieć, w pewnym sensie, pod względem wygody. A ogólnie najbardziej pasownym dla mnie, wiadomo, pod względem gabaretowym, pod względem użytkowym, można powiedzieć, no to najbardziej chyba Zeta mi siadł, z tych maszyn, które właśnie tam posiadał.
Oczywiście nie było na ten twojego sądu, tylko właśnie ZD, jak bardzo podpasował. Ale wiadomo, sprzedawać tego nie będzie, tylko wyremontował wszystko. Już tam na razie no nie ma planów co do sprzedaży. Przekup. A powiem, że takiego zadoka bym chciał przytulił. I powiem, że nie. No ale wiadomo. Nie mój ciągnik, to nie moje decyzje. Dobra. Jak to nam idzie w ogóle? Jakoś na razie fajnie dojdzie robota. Troszeczkę wolniej. Widzicie, tutaj mam te pole po mojej prawicy. No, powiem szczerze, że jeśli wykupimy to pole, to prawdopodobnie wytnę sobie te krzaczki. Drenaż delikatny zrobię. Ten taki delikatny. Zrobimy sobie drenaż. Mopta wymagało. A to wiadomo, pożyczyto, to na razie nie potrzebuję wam to dać. Zrobimy sobie drenaż, będziemy po prostu przejazd tutaj. Bezpośredni z łąki. Żebyśmy na tą szosę nie jeździli może. Zobaczymy. Jeśli wykupimy, to będziemy myśleli nad tym. Jezu. Fajne te pole jest. No i będę chciał je też wykupić. Mam taki w zasadzie obie, że biorę żrawie, które chciałbym mieć na stałe. Nie tak, że na pałę, ale biorę dzierżawy, tylko biorę dzierżawy, które będę ewentualnie chciał wykupić, będę chciał wykupić w 100%. Więc no tam jest dość sporo teraz tych dzierżaw. Powiedzmy, jest inna działka podzielona, wiadomo, na łąki, te dwa łąki. Bo w jakiejś rufie dzieli. Do tego właśnie te pole pozwałem i jeszcze naprzeciwko łąki. Dzierżawionej, też do tego jednego gościa jest dzierżawa właśnie pola, który będzie właśnie teraz poplon zasiemany, ale tego nie będę wam nagrywał, no bo bez sensu was tak zanudzać. Co będę chciał po prostu teraz, że ten czas co teraz pościnam, będę chciał sobie wziąć i ogarnąć ten poplon, nie poplon, tylko ogarnąć sobie te żyto jeszcze na odcinku lub poza odcinkiem, bo poplon jeszcze zdążę sobie zacząć z pewności. Nawet pewnie chyba w listopadzie, jeśli się nie będę, a z tak ciekawości zobaczy, czym po prostu wiedział o tym już w 100%. Poplon, czyli to jest rzodkie polista. Czyli w listopadzie jeszcze mogę sobie zrobić odcinek, tylko mogę sobie w listopadzie na spokojnie poplon zasiać. Dobrze. Pani, to bardzo dobrze. To będzie moim zdaniem wyglądać. W listopadzie sobie poplon zasieję i będę mógł sobie ewentualnie na bliżej wiosny, czyli tam, nie wiem, buty marzy, na porządku maca sobie to wszystko pościnać, nie pościnać, tylko poorać i będzie można sobie tam już coś powoli przygotowywać pod, w sumie nie wiem, no bo chyba soja miała być, czyli łubin. Ale po prostu będę kombinował tam mówił, ten tylko soję będę już mówił. A to jest farmingu bez przesady. Soję, bo ten mały kawałek, który tutaj też mieliśmy kupiony, ten był owiec, no to też jest teraz tam przygotowany pod soję. Tam był nawet nawany nawóz. Więc chyba tutaj też będę musiał dać sobie tylko po prostu poplon. Mi się zdaje, poplon chyba sobie zasieje tak samo, żeby rozmaicić tą ziemię. Może troszeczkę dopłatów więcej dostanę. Ogólnie też na bo już doszły do paty, też powoli ruszyły. Więc zobaczymy, ile tych pieniędzy będziemy mieli. No z dopłat jeszcze nie mam, ale myślę, że gdzieś w granicach 12 tysięcy myślę, że powinniśmy dostać dopłat 10-12 w tym stylu, więc no troszeczkę podatują te dopłaty. Chyba że napiszecie mi, czy mam brać dopłaty na tej sesji, czy mam właśnie nie brać nic związanego z dopłatami, nie ma żadnych programów i nie wiem, modernizacji w tym stylu. Bo szczerze, no, chciałbym troszeczkę tak pokombinować, ale to jest właśnie kwestia tego, oczywiście bym tego po prostu nie zabił tej serii, tak? Tym wszystkim. A ewentualnie miałbym plany, co jakie maszyny mógłbym sobie wziąć. Nawet chyba w poprzednim odcinku mówiłem, co bym mógł wziąć na prof, bo wiem, że mój szef właśnie będzie składał na prof. No bo on już wpada na ciągnik 280 koni bodajże.
się taki dostanie po prostu, bo na 160 hektarów całej ziemi, więc myślę, że on raczej powinien dostać taką maszynę, bo wiadomo, od tego razorkowca, to jednak trochę tych koni potrzebuje. No, czy on nie dawał sobie ten mały 210 koni, taki mały, bo chyba największy właśnie u niego na razie w tym, w klasie dla 210 koni, tam 215 nie pamiętam, tam te eski wszystkie mają. No ale patrząc na tego bezorkowca, no to jednak to miało co ciągnąć. Na 110 na godzinę. Tak myślałem, że 12 to by to fajnie uciągnęło, to by dużo szybciej robiło. Ale jednak 110 na godzinę, powiedział, że więcej ci nie pójdzie, choćbyś nie wiem co zrobił. Bo ciągnik jest za słaby. No i tu faktycznie jest ciągnik za słaby. No tak samo jak można do 60 zapiąć czwórkę puk. Praktycznie też da radę, ale efektywność też by była taka se, tak powiem, więc no to tak samo trzeba chyba zrobić sobie, wciąć, by to jakoś fajnie wyglądało. Cyk. No niedługo się znowu zacznie być rannym, taka trawicę ciąć. Daj Boże, żeby takie trawy były w tym roku, ponad do tamtego. To by było zajebiście. Takie trzy trawki po prostu zero, to by trochę paszy narobił. Bo w tym roku tu się nic nie dało. W zeszłym sezonie nic się udało takiego zbytnio ogarnąć. Jest tą tragiczną suszę, no ale myślę, że teraz może się wszystko uda. Nawozy posiewane nie nagrywałem. Ogólnie nawozów. Siebie na pracy, bo brać jakoś siewał. Ja ogarniałem sobie budynki i wszystko wokół. Więc to niestety nie byłem, byłem na jednym polu, ale jakoś tak nie pomyślałem, żeby to w ogóle nagrać, czy nawet shorta robić z nawozów. Ale to nie, co uciekło, to jak to się mówi, to zaraz się będzie nagrywało coś innego. Raz na rzecz, tak modelny powiedzieć, z jednej strony półtora miesiąca gdzieś, plus minus przerwy, może nie licząc orek, bo tu kojedzę. Teraz właśnie, no to tam półtora miesiąca, tak gdzieś takiego jeszcze większego luz pasu, można powiedzieć, w pewnym sensie. No bo pogoda taka piękna, zajebista, że ta wymazły, tylko po prostu przelało, tak, na żyta i tych żytów, no chyba żytów się odmienia, a zboża teraz tego nie ma, to miało być na bieżonkę, teraz nie ma nic, więc lipa wyszła, lipton wyszedł z tym wszystkim, jak nie było deszczu w tamtym roku, to mogłoby być trochę lepiej. Teraz ogodnie jest dużo teraz deszczu, chociaż wiecie, u mnie w tym przypadku to jeszcze nie ma takiej biedy, bo się weźmie, może nie zetnie się na kieszonkę, jak się liczy, bo wiadomo, paszy by było jeszcze więcej. No ale może chociaż nie ta pogoda przytrzyma, to chociaż tych tam będzie, no i będzie 13. Około 13 hektarów pryzy na kieszonkę. Się pogoda by się tak otrzymała fajnie jak teraz. Było tak, powiedzmy, co długi dzień przytopnie. No to powiem szczerze, że każdemu życzę, żeby tak było sobie i każdemu z osobna. Jednak ta pogoda tak się fajnie utrzymała jak teraz do tej pory, że jest mokro. Ale żeby się udało też porobić pora, pozasiewać i poganiać. No bo wiem, że bacia gadał, że na jednej działce, bo przejeżdżał akurat. Ma trochę dalej miejsca zamieszkania w ziemi jeszcze. No to mówił, że na innej działce to mówi, żebyśmy w czerwcu jechali. No to mnie kurwa ciekawie będzie. Tam jest to, które szczerze, tutaj gdzie mieszkam, myślałem, że jest mokro. Tam pojechał, to jest 10 km w jedną stronę, żeby jechać. 12, 10-11 km też z tego. Znaczy dość niektórą drogę się jeździ.
No to mówiliśmy tam wjechać, no to mówiliśmy wczesno, byśmy wjechali, to mój będzie pasowało. No to zajebiście mnie pocieszyłeś. Z tym faktem, że teraz nie wiadomo, czy w ogóle będziemy tego chwyty z kolei zaciąć. Ale muszę być dobrej nadziei, bo nasionka już są kupione. Nawóz, wiadomo, do automatu cały przyjechał. Na łąki, na ten, na wszystko było kupowane. No bo ogólnie już na łąki też mam posiewane na zboże, na łąki, nawozy mam posiewane. Za jednym strzałem zawsze tak się robi u nas. Że nawozy się po prostu sypuje na całość właśnie. Czy to na zboże i na łąki, to się innego dnia rozsiewa. Dobra, nie przedłużam. O Jezu, no tak szybko leci. Dobra, w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, wstawcie w górę komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.